Ta skromna, ale jakże ważna uroczystość była wielkim wydarzeniem nie tylko dla Gimnazjum Skrzypnem, ale też dla całego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Kolejne pokolenia młodych Polaków mają okazję chłonąć historię nie tylko z książek, ale też doświadczenia, które daje bycie w Szkolnym Klubie Historycznym imienia Armii Krajowej. Celem klubu historycznego jest działalność, bym powiedział, taka wychowawczo-dydaktyczna, formacyjna. Chodzi nam o to, aby młodzieży, która chodzi do naszej szkoły, do młodzieży, która jest członkami tego klubu, przybliżać historię II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem etosu Armii Krajowej. Młodzi ludzie uczący się w gimnazjum mimo małego doświadczenia życiowego zdają się już doskonale rozumieć istotę patriotyzmu. Co to jest patriotyzm? Krótkie, ale rzeczowe, często odważne odpowiedzi na to pytanie tylko to potwierdzają. To jest miłość do ojczyzny. Takie uwielbienie. Nosimy ten krzyż harcerski i to już wiadomo, że przysięgaliśmy, że kochamy Polskę i że będziemy jej wierni. Osoba, która kocha swój naród i chce być patriotyzm, szanuje swój naród i go kocha. Dla mnie patriotyzm to jest umiłowanie do ojczyzny, jest to szanowanie ojczyzny, za ojczyznę wszystko bym oddał. Podczas Akademii przyszły prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył dyrektorowi placówki Henrykowi Rubakowi statut nowo utworzonego klubu oraz odznaki przynależności do niego. Na razie jest w nim około 50 osób i wciąż się rozrasta, bo może do niego dołączyć każdy, kto tylko zechce, bez żadnych formalnych zobowiązań. Współczesna szkoła troszkę cierpi na niedosyt tego typu działań w wyniku takich czy innych oszczędności. No, lekcji historii mamy coraz mniej. No stąd też sądzę, że ta działalność pozalekcyjna, bo o tej mówimy, w ramach klubu, w ramach kółek, w ramach takich spotkań właśnie, no będzie przynosić jak najlepsze owoce. Tak bym tego bardzo chciał właśnie. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wysoko ceni sobie szkolne kluby historyczne. Jak każde inne kluby zrzeszają dzieci i młodzież chcące razem po lekcjach spędzać czas, ale ich dodatkową wartością jest przekazywanie im wyższych wartości i wychowanie w duchu polskich tradycji. W tym wszystkim ważna jest też rola nauczycieli. Gdyby nie było takich dyrektorów Chrobaków i wielu mu podobnych, no cóż, malutka szkoła, piękne otoczenie. Ale jaki impuls teraz będzie tutaj w okolicy? Oni będą biegać do dziadków, a może jeszcze żyjących pradziadków, jak to było? Też będą pewnie szukali w starych dokumentach domowych. To trudno przecenić to. Istnieje realna potrzeba zakładania takich klubów w polskich placówkach dydaktycznych, o czym świadczy chociażby ich liczba. Na terenie całego kraju jest ich około setki i zrzeszają one ponad 130 szkół. To pokazuje, że historia nie odchodzi do lamusa, szczególnie historia Armii Krajowej, największej podczas II wojny światowej formacji zbrojnej.